Siema, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie zrobimy kukurydzę truskawkową. Mam tutaj małą puszeczkę, będzie to kukurydza tylko na haczyk, ale wiadomo, można tak zrobić z większą ilością do nęcenia, nie ma problemu. Mam tutaj atraktor truskawkowy, niesamowicie bogaty zapach. Wystarczy otworzyć i czuć w całym domu, naprawdę super temat. Mam jeszcze syrop truskawkowy, naprawdę rewelacyjny temat. To jest najtańszy atraktor jaki jest. Można spokojnie tym dipować kulki i całą resztę. Zaraz sobie coś jeszcze o tym powiemy. Mamy też słoiczek i zaczynamy działać. Otwieramy kukurydzę. Kukurydza sama w sobie ma bogaty zapach, ale wiadomo, można ją fajnie podkręcić. Mamy kukurydzę, przepiękny zapach i zaraz ją dodamy do słoika. Zanim ją dodamy, trzeba w czymś nasze atraktory rozpuścić, żeby po prostu łatwiej się rozeszły i żeby później tym słoikiem mocno nie merdlać i nie obijać ziaren, bo wiadomo, jak nasza kukurydza się gdzieś tam obierze, obije, to on może później windować do góry i tylko będzie nam rozpraszała rybę i może wabić drobnicę. Wlewamy trochę wody. Wszystko w zależności, czy duża puszka, czy mała, to wiadomo, większy słoik, większej ilości. Bierzemy nasz atraktor truskawkowy. To jest nieprawdopodobny zapach. Zobaczcie na ten kolor, po prostu żarówa. Mega temat. Ja tego atraktora daję dwie łyżki. Dwie płaskie łyżki spokojnie wystarczy. To naprawdę jest taka ilość, że to jest coś nieprawdopodobnego, ten zapach. Mamy dwie łyżki. I teraz trochę zamieszam. Zobaczcie na tą wodę. To jest po prostu coś niezwykłego. I dodajemy naszą kukurydzę. Razem z wodą. Ta woda też jest bogata w różne minerały, w zapach. Tam jest sól, cukier. Nie ma nic lepszego. Trzeba to zostawić. Dobra. Jeszcze trochę ziarenek. Każde ziarenko na wagę złota. Mamy. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I teraz turbo dopalacz. Bierzemy nasz sok truskawkowy. Ten smak wszystkie ryby znają na komercji, ale my dodamy jeszcze tego, ale dosłownie odrobinę. To jest naprawdę coś fantastycznego. Jeszcze wspomnę, że to wszystko robię na zimnej wodzie, żeby ciepła woda może zepsuć ziarno. I tak sobie to odstawimy na 12 godzin do lodówki, około, no generalnie nocka. Robimy sobie to pod wieczór i na rano mamy do łowienia na ryby. Zakręcamy i trochę wymerdamy. I to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Zwróćcie uwagę na ten kolor. Kukurydza nie dość, że przejdzie lekko kolorem, ale przede wszystkim, co najważniejsze, przejdzie zapachem. I teraz tak, wybieram się na komercję. Zwróćcie uwagę, mam tutaj kulki truskawkowe. I mam pelet truskawkowy i kukurydza będzie najlepszym dodatkiem do tego tematu. Spokojnie można później tą wodą zalać sobie pelecik, zalać można kulki, można wziąć ten syrop i zalać tak samo przykładowo kulki proteinowe. Niesamowity temat, tylko wiadomo, najlepiej jak już przyzwyczajimy ryby do jakiegoś smaku i żeby później nie mieszać, żeby od razu jakieś pięć innych smaków, to wtedy te ryby zgłupieją, ale jak mamy jeden, a taki mocny, on będzie pożądany przez ryby. Tylko wiadomo, nie można z niczym przesadzić. Jakbyśmy tu dodali 10 łyżek, czy wlali pół syropu, to by był płynny cukier i moglibyśmy tylko te ryby odstraszać. Ale taka kukurydza do takiego temaciku truskawkowego, naprawdę mega temat. Naprawdę szczerze polecam. Zwróćcie uwagę na to. Teraz tylko otworzę słoik i no nie jestem w stanie Wam opisać zapachu. To jest po prostu, nawet nie trzeba wąchać ze słoika, to czuć z daleka. To jest coś nieprawdopodobnego, a pamiętamy, to w lodówce będzie przez całą noc i jutro na rybki. Po prostu coś przepięknego. Tylko spójrzcie. Naprawdę polecam. Ruszajcie nad wodę. Siemanko, cześć.